Witam Państwa w siódmym już konkursie Pucharu Świata. W siódmym głosu był nieprawdopodobny stop na trzecim miejscu. Kolejny wygrana tańca. Na drugim rangu no i wyszedł na prowadzenie. Proszę Państwa, 4 punkty. 4 punkty przewagi nad Pajerem. Co będzie w Wielkiej Brytanii, tak więc... No, konkurs... Niestety. I Roman Kołodanka. Ojejuszku. 59,5 metra. Ryoko Bayashi, reprezentant Japonii, spadł w klasyfikacji. Czwarty był upadek. 2 metry. No to będą dzisiaj piękne. Ale księcam, reprezentant Włoch. Poziom punktuka. 71,5 metra. Dobra, no dzwoni Kamil, stop. Miejmy nadzieję, że w tej małej skoczce sobie poradzi. To będzie daleko, to będzie daleko! Bardzo daleko! Świetnie, Kamil! 79,5 metra, ależ not. 19,7 punktu przed Aleksem Calem. Świetnie, Kamil! Karn Geiger nie będzie prowadził, 78 metrów. Ale był blisko. Anti Alto. Młody Finn. Skoczy. Prowadzi czy nie? Jest pierwszy! Jednak. Tak. O 900 metrów dalej, o pół punktu przed Kamil Stoch. Dźwięk Klimow. Jest teraz wiatr po narty. To jest niekorzystnie dla Kamila Stocha. No i niestety Dźwięk Klimow park. No to jest 60 metrów. Wadimy za grafki. Piąta wysoka pucharza świata. Władimir, nie będzie pierwszy, ale będzie trzeci, czwarty. Przed Insamem, a za Geigerem są cztery. Siódemka w czwartym miejscu Polski, to... Udział Austriakowy dzisiaj w Wielkiej Brytanii! Słabo! Nie popełnię się tym kilka 60 metrów tej chwili. 69, pamiętam, jedyne punktka. Jimmy Zajc wygrał w Polsce, wygrał w Estonii, dzisiaj też można wygrać. 91 metrów, 6 miejsce, stąd dalej drugi. Kilian Payer, no już po tych chyba 3 konkursach liderowania już niestety stracił tą koszulkę, ale teraz to słabo. 5 metrów, 5 miejsce. Robert Johansson, lider Pucharu Świata, no to... Tu wszystko jest zaskoczenie, bo 2 razy drugie miejsce. Ale niestety teraz spadek. Ojej, ale tutaj się powiem. Oj. Czy wystarczy drugiej serii? Nie wiem. 5 miejsce, proszę, serii. Ryu Kobayashi. Kontuzja Johanssona. Jest kontuzja Johanssona. No i teraz co zrobił Ryu Kobayashi? 79,5 metra. Jak 62 metry musi skończyć, to będzie bardzo, bardzo łatwo. Bardzo łatwo tutaj będzie wszystko. Właśnie tak. Duże Roberto Johnson, więc nie wystartuje. We drugiej serii 70 metrów, więc Gini Klimow teraz. Gini Klimow nie jest pierwszy. Niestety Robert Johnson. Nie wystartował. Niestety. Szefan Kraft, 80 metrów w pierwszej serii. Nie jest 11. No tak. I teraz prowadzi. Zajc, 7 po pierwszej serii, 77 metrów. Trzeci połowy światło, no i co? Patrzymy, kim Zajc jest na prowadzeniu. Czyżby kolejna wygrana? 70 metrów. Jak tak będzie, to ja nie wiem. Ale księcam są 70,5 metra. To jest sam. Proszę znowu skoczyć na punkt K. 62,5 metra, trzecie miejsce.
Nie, chyba 65 pół trzeba skoczyć teraz. 65 pół metra. Jest! Empire! 52 pół metra. Chcą czterech. Więc zaraz czwarte miejsce pierwszej serii. Władimir. 65 pół metra pierwszej serii. Tutaj może pomalczyć o podium! Ależ to lekki skok! 80 pół metra i dłuższy skok! Karl Geiger 78 metrów w pierwszej serii. A teraz... zepsuł! Geiger na podium! Drugie teraz! No i Kamil 77 metrów. Muszę skoczyć. Dawaj Kamil, leć, leć, leć! Jest podium! Jest najwyżej drugie miejsce! Proszę Państwa! Albo Geiger, albo Alto. Alto. Może już po raz drugi wygrać, ale nie wygrał. To jest drugi Kamil Stowy, miał pierwszy konkurs z tym sezonem, drugi Alto, trzeci Dygnacki. No ja mam jeszcze kontuzja. Jak wygląda, proszę Państwa, Paweł powraca. Johansson drugi, trzeci Daj, czwarty Alto, piąty Zagrawski, szósty Stoch. I na tym miejscu, no kodelka. Więc, opa.